Także żebyśmy o tej drodze widzieli, że na ten sposób jesteśmy w tym świecie. Że właśnie w szkole nas nie uczono, że Polska nie miała trzech zaborców i że trzy zabory by nie miały się jak udać, gdyby nie wewnętrzny udział Żydów. I my jako katolicy twardo stoimy, Żydów nie wolno zabijać, o nich trzeba się troszczyć jako braci, natomiast jako społeczność zawsze mamy obowiązek dbać, żeby Polska była w jakiś sposób, ksiądz użyje tego sformułowania, odrzydzona. To znaczy proporcja ludności żydowskiej była zminimalizowana. Rzecz jest, jak mamy dzisiaj wiedzieć, kto jest Żydem. Więc należy nam się rozpoznawać na jakiś sposób. Ja nie jestem Żydem, proszę pana. Nic o sobie nie wiem. Nie jestem Żydem. I nie będę posługiwał się tymi metodami, do których oni każdego z nas kuszą, żebyśmy chleb powszedni zdobywali za cenę kłamstwa, fałszywych poświadczeń, nieprawdy, jak przyjdzie to złodziejstwa i morderstwa, każdego zła. Żyd w swoim stosunku do gojów, czyli nie Żydów, nie jest związany żadną etyką. I sprawa nienawiści i mściwości jest motywem ich postępowania. I dopiero w tym świetle możesz patrzeć, jak się historia ma, jak się sprawy w świecie mają. No i do tego, że dlatego jest strach powiedzieć Żyd, Żydzi, bo tego konsekwencje są. Nie jestem Żydem, a jakbym był, to bym się chciał nawrócić, czyli dać ochrzcić, w Chrystusa wierzyć, jako Chrystusowiec, jaki chrześcijanin umrzeć. Bo jedynie taka nadzieja dla życia doczesnego i życia wiecznego jest inaczej. Można by powiedzieć, największy dramat dla Żydów byłby, gdyby Żydzi na świecie zostali sami. Kogo by mieli nienawidzieć, skoro ich paliwem jest nienawiść? Kogo mieliby grabić i z kogo żyć? Więc zawsze sobie jakąś część zostawią. Cenę, którą płacił święty Paweł jako Żyd od Żydów. Zapłacił. Życie wieczne wygrał. Nie bój się ty też. Obyś nie uległ, żeby dla chleba powszedniego wejść na drogę nieprawdy, kłamstwa, złodziejstwa, szalbiarstwa. Bo to nie po katolicku jest.